zło. Zbrodnia łowca ofiar. Choć to mężczyźni stanowią większość wśród psychopatów i seryjnych zabójców, to kobiety również wielokrotnie pokazywały, że są zdolne do najokrutniejszych czynów. Opętane żądzą zabijania, najczęściej swój gniew kierują przeciwko panom. Ale zdarza się też, że cierpią na tym dzieci. Namierzenie kobiety zabójczyni nie jest wbrew pozorom łatwe. W przypadku dosyć brutalnych zbrodni z początku bierze się pod uwagę, że sprawcą jest zapewne mężczyzna. Dlatego odkrycie prawdy może być nie lada zaskoczeniem. W przypadku morderczyni, o której dziś Wam opowiem, aż tak dużego szoku nie było, bo swoim burzliwym życiem już wcześniej budziła niesmak sąsiadów. Podejrzewano ją nawet o czary. Wszystko przez niepokojące spojrzenie i niezwykłą umiejętność przewidywania śmierci swojego męża. Dziś wiemy, że nie było to przewidywanie, a planowanie. Posłuchajcie historii Tilly Klimek, a może raczej Otyli Gburek, bo kobieta była Polką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Tilly urodziła się w Polsce prawdopodobnie w 1876 roku, ale właściwie całe swoje życie spędziła za oceanem, bo wyemigrowała do Ameryki razem z rodzicami, gdy miała zaledwie roczek. I tu bez zaskoczenia, bo podobnie jak większość Polaków, jej rodzina osiedliła się w Chicago. Zamieszkała w okolicy Near Northwest Side, które nazywane było Polish Downtown, bo to właśnie tam osiedlała się amerykańska Polonia. Dokładne pochodzenie Tilly nie do końca jest jasne. Według niektórych źródeł mogła urodzić się w okolicach Bydgoszczy. Podawane są też jej różne imiona. Czasem to Otylia, czasem Teofila, a niekiedy Ofelia. Dziś jednak nie ma to większego znaczenia, bo znana jest jako Tilly. Tak żyła i tak też mordowała. Kobieta, podobnie jak większość wówczas Polaków, należała w Chicago raczej do klasy niższej. Nigdy nie nauczyła się dobrze mówić po angielsku, a to dlatego, że mieszkała w polskiej dzielnicy i, co oczywiste, przebywała głównie z Polakami. Lata 20. nie należały w tym mieście do spokojnych. Na ulicach rządziła mafia, a wszelkie konflikty rozwiązywano nie słowem i mediacjami, a siłą. Do zabójstw dochodziło niemal cały czas. Zabijały też kobiety. W ciągu 40 lat liczba zbrodni dokonanych przez panie wzrosła aż o 400%. Dlatego, gdy w otoczeniu Tilly zaczęli znikać mężowie, nikt szczególnie nie zwrócił na to uwagi. Ona mówiła, że chorowali, a ludzie tę wersję kupowali. Pierwszą ofiarą tej czarnej wdowy był John Mitkiewicz, również imigrant polskiego pochodzenia. Był także pierwszym mężem Tilly. Kobieta nieszczególnie kryła się ze swoimi zamiarami. 2 tygodnie przed śmiercią mężczyzny kupiła czarny materiał. Miała z niego powstać suknia na pogrzeb. Co zaskakujące, para była małżeństwem aż 20 lat. Morderczy szał, w który kobieta wpadła, przyszedł więc wyjątkowo późno. Większość seryjnych morderców dopuszcza się pierwszych zabójstw jeszcze przed 30, choć fantazje na temat zbrodni pojawiają się nawet w okresie dziecięcym. Tilly, zabijając Johna, miała prawie 40 lat. Małżeństwo miało też dzieci, Josepha i Teofila. Motywacje kobiety do dziś nie są jasne. Być może chodziło o pieniądze, bo z polisy po zmarłym mężu Tilly otrzymała $1000, co jak na tamte czasy było całkiem przyzwoitą sumą. Kobieta później przekonywała, że mąż się nad nią znęcał, ale tej wersji nigdy nie potwierdzono. Mitkiewicz zmarł 13 stycznia 1914 roku. Przyczyną oficjalnie miał być atak serca. Szokująca prawda wyszła na jaw dopiero po kilku dniach. Kobieta przez dłuższy czas karmiła go potrawami nafaszerowanymi arszenikiem. Z kolejnym małżeństwem Tilly nie czekała zbyt długo. Już miesiąc później była żoną Josepha Ruszkowskiego. Mieszkał niedaleko niej. Mimo dość specyficznej urody, Tilly nie narzekała na brak adoratorów. Jej duże, jasne oczy przyciągały mężczyzn, co z kolei ułatwiało polowanie na następne ofiary. A nią, w zaledwie 3 miesiące po ślubie, stał się Ruszkowski. Scenariusz znów się powtórzył. Mąż zmarł, a żona zgarnęła pieniądze. Łącznie $1922. I podobnie jak w przypadku pierwszego, tragicznie zakończonego małżeństwa, również tutaj nikt nie dopatrzył się czegoś podejrzanego. Z
zło. Zbrodnia łowca ofiar. Śmierć kolejnego męża oznaczała, że Tilly była gotowa na następny ślub. Tym razem partnera postanowiła poszukać nie w sąsiedztwie, a przez biuro matrymonialne. Tak na jej drodze pojawił się Józef Głuszkowski. Kobieta była pewna, że stanie się on mężem numer 3. By to przypieczętować, zorganizowała romantyczną podróż do Milwaukee. I wszystko przebiegało zgodnie z planem, do momentu, w którym pojawił się temat małżeństwa. Głuszkowski nie zamierzał żenić się z Tilly. Kobieta wpadła we wściekłość. Na wycieczkę z mężczyzną wydała mnóstwo pieniędzy. Liczyła więc na to, że dostrzeże w niej idealną kandydatkę na swoją żonę. Tak się jednak nie stało. W trakcie kłótni przyznała Głuszkowskiemu, że otruła swoich dwóch poprzednich mężów. Mężczyzna wpadł w panikę. Zagroził, że zgłosi sprawę na policję. Ale z niewiadomych powodów tego jednak nie zrobił. Zamiast powiadomić służby, mężczyzna po powrocie do Chicago odwiedził Tilly. Przyjechał razem ze swoją siostrą Stellą. Oboje zostali poczęstowani cukierkami, które własnoręcznie zrobiła kobieta. Wkrótce po tym Głuszkowski zmarł. Była to już więc trzecia ofiara Tilly, ale kobieta na tej liczbie nie zamierzała się zatrzymać. W marcu 1919 roku ponownie weszła za mąż. Nieszczęsnym wybrankiem stał się Frank Józef Kupczyk. Jego śmierć Tilly planowała od samego początku. Gdy tylko mężczyzna się do niej wprowadził, na North Winchester Avenue zaczęła opowiadać o swoich złych przeczuciach. Mówiła, że wkrótce zostanie wdową, a jej mąż nie pożyje zbyt długo. Oczywiście wszystko to otoczone było fałszywą troską. Tak naprawdę przygotowywała się do kolejnego zabójstwa. W dodatku nawiązała romans. Jej kochankiem był niejaki John, który odwiedzał ją, gdy tylko Kupczyk wyszedł do pracy. 2 lata po ślubie mąż zaczął chorować. Tilly poprosiła go o wykupienie polisy na życie. Nie miał pojęcia, że do posiłków żona dolewała mu arszenik. Tilly była do tego stopnia okrutna, że gdy Frank nie mógł już wstawać z łóżka, siadała obok niego i szyła kapelusz. Szykowała go na pogrzeb mężczyzny. Pewnego dnia wybiegła też przejęta z domu. W ręce trzymała gazetę. Szybko opowiedziała sąsiadce, że pojawiło się ogłoszenie o promocyjnych cenach trumien. Gdy zapytano ją, czy mąż umarł, oznajmiła: nie, za 2 tygodnie. Jeszcze więc za życia Kupczyka kupiła trumnę za $30 i czekała na jego śmierć. Ta nadeszła 20 kwietnia 1921 roku. Jako przyczynę zgonu podano zapalenie płuc. Tilly znów była wdową i to z pieniędzmi. Za śmierć męża zgarnęła $675. W tym czasie w sąsiedztwie zaczęły krążyć plotki. I nie chodziło tu o tajemnicze zgony mężczyzn, którzy byli w otoczeniu Tilly. Coraz więcej osób zastanawiało się, czy przypadkiem kobieta nie ma jakiegoś daru jasnowidzenia. No bo skąd mogła wiedzieć, że mąż niedługo umrze? Nikt nie podejrzewał, że ta wiedza wynikała po prostu z tego, że planowała zabójstwo. Sądzono więc, że kobieta jest obdarzona niezwykłą umiejętnością. Z następną ofiarą Tilly nie zamierzała czekać. Już w lipcu tego samego roku ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Nowym mężem stał się Józef Klimek, którego nazwisko do dziś kojarzone jest z brutalną żoną. Mężczyzna był trochę inny od poprzednich wybranków. Przede wszystkim nie stronił od alkoholu, a do tego lubił obejrzeć się za innymi kobietami. To bardzo się Tilly nie podobało. Taka zaborczość może trochę dziwić, patrząc na to, że każdego męża i tak zabijała. Ale kobieta nie lubiła konkurencji i szybko wpadała we wściekłość. Sam Klimek zdawał się tego nie zauważać. Był zadowolony z małżeństwa, bardzo cieszył się z faktu, że ma dom, żonę, która potrafi szydełkować i gotować. Józef przed poznaniem Tilly był wdowcem. Czuł się bardzo samotny. Dlatego mimo wątpliwej przeszłości kobiety zdecydował się ją poślubić. Zło. Zbrodnia łowca ofiar. Ale Tilly, w przeciwieństwie do męża, nie była zadowolona z małżeństwa. O swoich problemach postanowiła opowiedzieć kuzynce, Nelly Kulik. Ta zasugerowała rozwiązanie. Trucizna, a konkretnie środek na szczury.
Tilly odparła wówczas: nie, pozbędę się go w jakiś inny sposób. Mimo początkowego sprzeciwu kuzynce udało się wcisnąć Tilly środek na szczury i z niewielką buteleczką kobieta wróciła do swojego domu. Niczego nieświadomy mąż czekał za kolejnymi, pysznymi potrawami swojej żony. Ta więc zabrała się do gotowania. Odpowiednio wcześniej poprosiła Józefa, by wykupił polisę na życie. Chwilę po tym, podobnie jak jego poprzednicy, zaczął podupadać na zdrowiu. Miał bóle kończyn, które dodatkowo mu drętwiały i coraz więcej problemu sprawiało mu postawienie choćby jednego kroku. Według relacji jego oddech miał też cuchnąć czosnkiem. Brat Klimka zaczął się niepokoić jego stanem. Postanowił więc, mimo protestów Tilly, że wezwie lekarza, który oceni, co dolega Józefowi. I tak też się stało. Józef trafił pod profesjonalną opiekę. Lekarz zlecił badanie krwi. Wyniki wprawiły wszystkich w osłupienie. Okazało się, że mężczyzna od dawna był truty arszenikiem. Powiadomiono więc policję, a ta błyskawicznie zatrzymała Tilly. Gdy funkcjonariusze wieźli kobietę, powiedziała do jednego z nich: następną osobą, dla której chcę ugotować obiad, jesteś ty. To przez ciebie mam te wszystkie kłopoty. Wieść o truciu Klimka szybko się rozniosła. Ktoś mało życzliwy Tilly zasugerował policjantom, by sprawdzili poprzednich mężów kobiety. Oni również zaczynali nagle źle się czuć, a potem umierali. Funkcjonariusze zlecili więc ekshumację partnerów Klimek. Badania nie pozostawiały złudzeń. Wszyscy zostali otruci arszenikiem. W tym czasie Tilly została przewieziona do szpitala, by mogła spotkać się ze swoim mężem. Józef ledwo uszedł z życiem i wymagał długiego leczenia. Jego widok w szpitalnym łóżku nie zrobił na kobiecie żadnego wrażenia. Do jednej z pielęgniarek powiedziała: jeśli będziesz miała z nim jakieś problemy, weź deskę i walnij go w łeb. Historię Klimek opisywały wszystkie chicagowskie media. A na policję zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, które były przekonane, że i im Tilly wyrządziła krzywdę. Przyszły dwie kuzynki kobiety. Poleciły funkcjonariuszom, by kopali głębiej, bo Klimek, jak mówiły, otruła też czworo ich rodzeństwa. Wszyscy mieli umrzeć po kolacji u kobiety. Ta wcześniej pokłóciła się z ich matką i to, jak tłumaczyły siostry, było motywem zbrodni. Razem z Tilly zatrzymano jej kuzynkę Nelly. Początkowo miała odpowiadać za dostarczenie trucizny, ale później zarzucono jej też zabójstwo własnego męża. Kolejne ekshumacje obnażyły jednak znacznie bardziej przerażającą prawdę. Kobieta odebrała też życie własnym dzieciom. Bliźnięta zmarły w wieku 8 i 9 miesięcy, bo mąż Nelly nie chciał ich uznać. Otruła też własną wnuczkę, bo córka ją skrytykowała. Oskarżeń w sprawie dwóch trucicielek przybywało z dnia na dzień. Na policję co chwilę zgłaszali się ludzie, którzy przekonywali, że i oni padli ofiarą zabójczyń. Według nich kobiety podawały im zatrute potrawy, po których długo chorowali. Nawet syn Nelly zgłosił się przekonany, że matka i jemu podawała śmiertelny środek. Liczba ofiar sięgnęła łącznie 20 osób. 12 z nich nie żyło, pozostałe ciężko zachorowały. W Chicago wybuchła za to masowa histeria. Ludzie byli przekonani, że obie kobiety są czarownicami, a w okolicy, w której mieszkały, istniała prawdziwa kraina trucizny. Tilly nazwano nawet arcykapłanką kliki Sinobrodego. Sinobrody to postać z baśni wydanej w XVII wieku. Tytułowy bohater był mordercą, który zabijał swoje żony, a następnie ich zwłoki ukrywał w zamkniętej komnacie. Cała ta powszechna panika i coraz bardziej absurdalne teorie mocno odbijały się na amerykańskiej Polonii, bo wierzono w spisek wśród Polaków, którego celem było trucie ludzi. W areszcie Tilly była opanowana, wręcz lodowata. Nie okazywała żadnych emocji, tylko raz wybuchła. Wykrzyczała wówczas: nikogo nie obrabowałam, nikogo nie zastrzeliłam, nikogo nie otrułam i nikogo nie zabiłam. Wszyscy się na mnie uwzięli. Wszyscy się na mnie gapią, jakby chcieli mnie zjeść. Czemu tak się gapią? Mówię prawdę. Jeśli coś zrobiłam, zrobiłam to sobie, nikomu więcej. Prokurator, który oskarżał Tilly i Nelly, chciał dla kobiet karę śmierci. Z kolei media, za wszelką cenę, chciały dostać się do Klimek. Udało się to pewnej reporterce, która opisała kobietę jako niebezpieczną i mściwą. Nazwała ją polską chłopką, która choć ma 45 lat, wygląda na 55.
Wytknęła jej też niezgrabną figurę, duże dłonie i stopy. Zaznaczyła jednak, że Tilly jest inteligentną osobą, która, tu cytat, ogląda własny dramat. Z takim wnioskiem nie zgodzili się jednak specjaliści. Psychiatrzy zbadali zarówno Tilly, jak i jej kuzynkę. Uznali, że obie mają inteligencję na poziomie 11-letniego dziecka. Sugerowano nawet, że kobiety mają to w DNA, bo syn Nelly został uznany za ociężałego umysłowo. Warto tu jednak zaznaczyć, że badanie kobiet nie do końca musiało być obiektywne. Zarówno Tilly, jak i Nelly słabo mówiły po angielsku. Mogły więc mieć problem z poprawnymi odpowiedziami. Budowały proste zdania, które specjalistom mogły wydawać się niedojrzałe i świadczyły o słabo rozwiniętej inteligencji. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Proces Tilly cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów, ale też tłumu. Na sali sądowej rozprawy przemieniały się dosłownie w spektakle teatralne. Były krzyki, śmiechy i teorie spiskowe. Nieco poważniej zrobiło się już pod koniec, gdy Tilly zdała sobie sprawę z tego, że czeka ją surowa kara za zbrodnie, których dokonała. Widać było po niej, że zaczyna się załamywać. Mimo to trwała przy swojej wersji, nie przyznawała się do winy i dalej pozostawała królową lodu, jak określiły ją media. Pisały, że potrafi doskonale chować swoje emocje, jest zimna i bezduszna. Im bardziej była przerażająca, tym większe zainteresowanie i fascynację budziła. Tilly zapewniała, że jej mąż, kupczyk, zatruł się alkoholem, a ona nie miała z tym nic wspólnego. Podobnie jak ze śmiercią pozostałych partnerów. Jak mówiła? Kochałam ich, a oni kochali mnie. Po prostu umarli tak jak inni ludzie. Nie jestem za to odpowiedzialna. Nie mogłam nic zrobić, jeśli chcieli umrzeć. Prokurator nie wierzył w żadne jej słowo i domagał się, a wręcz żądał kary śmierci. Jak przekonywał, egzekucje w stanie Illinois nigdy nie były przeprowadzane na kobietach i to był ten moment, gdy należało to zmienić, bo wina Tilly była bezsprzeczna, ale przysięgli mieli inne zdanie. Owszem, wiedzieli, że Klimek była winna, ale nie zamierzali odbierać jej życia. Zamiast tego skazali ją na dożywocie. I była to najsurowsza kara, jaką wówczas zastosowano wobec kobiety w hrabstwie Cook. Proces Nelly wyglądał nieco inaczej. Był bardziej chaotyczny, nie cieszył się też aż takim zainteresowaniem. To Tilly była postacią, która swym złem magnetyzowała całe otoczenie. Nelly, znacznie bardziej emocjonalna, nie tworzyła wokół siebie takiej aury tajemniczości. W dodatku udało się wyczuć, że sąd chce jak najszybciej zakończyć tę sprawę, zwłaszcza, że nieustannie pojawiały się teorie dotyczące spisku wśród amerykańskiej Polonii. I tu decyzja przysięgłych może być sporym zaskoczeniem. Nelly została bowiem uniewinniona od zarzutu dostarczenia kuzynce trucizny. Według niektórych teorii Tilly mogłaby uniknąć kary, gdyby była atrakcyjna. W tym czasie na ławie oskarżonych zasiadało sporo kobiet, które były podejrzane o zabójstwa mężów. Uniewinniono aż 28 z nich. Wszystkie były atrakcyjne. Wiele kobiet unikało wówczas kary. Jedną z nich była na przykład Cora Ordwein, którą prasa okrzyknęła zniewalającą pięknością. Zastrzeliła swojego męża w trakcie kłótni. Mimo udowodnienia jej zbrodni, nie poniosła za to kary. Niemal w każdym tekście dotyczącym zabójstw dokonanych przez kobiety podkreślano ich wygląd i oceniano, czy były piękne, czy niezbyt atrakcyjne. Stało się to wręcz obsesją ówczesnych dziennikarzy, tak jakby w urodziwych morderczyniach było coś pociągającego i seksownego. Dziś, w 2021 roku, wydaje się to wręcz abstrakcyjne. Ale na początku XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, nie było w tym niczego zaskakującego. Irytację mogli czuć tylko śledczy, którzy łapali morderczynie, a ławy przysięgłych je uniewinniały. W trakcie jednego z procesów, gdy na wolność wypuszczono odpowiedzialne za morderstwo dwie atrakcyjne siostry, jeden z prokuratorów nie wytrzymał i powiedział: na widok blond loków i ciemnych oczu przysięgli zapominają o najbardziej obciążających dowodach. Jedna z komentatorek dobitnie napisała: Tilly Klimek poszła do więzienia, bo wcześniej nie odwiedziła salonu piękności.
W trakcie procesu nie pojawiła się kwestia ewentualnej przemocy domowej, a właśnie to, jak mówiła kobieta, był jeden z powodów, dla których decydowała się na zabijanie. Zignorowano jednak ten wątek, bo znacznie bardziej fascynujące wydawały się zabójstwa z zimną krwią, bez motywu. Z pewnością Tilly miała ogromne problemy emocjonalne, bo każdy, nawet niewielki konflikt, rozwiązywała przy pomocy trucizny. Tak jakby nie znała innej możliwości wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Była głęboko sfrustrowana, a w jej głowie kłębiło się mnóstwo złości na otaczającą rzeczywistość. Mimo to w więzieniu zachowywała się wyjątkowo dobrze. Nie sprawiała żadnych problemów. Za kratkami spędziła 13 lat. Zmarła 20 listopada 1936 roku. Jako przyczynę podano atak serca. Pochowano ją w bezimiennym grobie, a dom, w którym wcześniej mieszkała, do dziś nazywany jest nawiedzonym domem Tilly. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.